Byłem się na praktykach i po drodze byłem w sklepie i znalazłem te Nano Metal Figgies Avengers. I jedną taką figurkę już mam, nie pokazywałem jej wam, bo stwierdziłem, że teraz jestem zajęty innymi rzeczami i nie mam za bardzo czasu, ale tutaj kupiłem Thanosa. No i stwierdziłem, że sobie go odpakujemy, zobaczymy jak on wygląda. Taki blisterek Yada Discuss Nano Metal Fix, czyli one są metalowe. Avengers, to jest, widziałem wersję właśnie chyba z Minecraftem. No ale Minecraft mnie nie interesuje, interesuje mnie chyba tylko Marvel. I mamy tutaj Thanosa. To coś kosztuje dychę. I jedna rzecz mnie rozpierdala, a mianowicie, bo to jest chyba dla trzech, czy jakoś tak. Gdzieś to pisze 3 plus, to 3 plus, ale tutaj wpiszę, że od 0 do 3 lat. No ja bym się nie skłaniał tu 3 lat, ponieważ ja wcześniej wam powiem, kupiłem z tej samej serii Hulka w zbroi Ironmana. I on jest kurewsko ciężki. Jak na małą figurkę, bo on trzeba nie zwiększyć ten Thanos. On jest kurewsko ciężki. Nie mam go przy sobie teraz. Zostawiłem go w domu rodzinnym. Natomiast zobaczymy jak będzie Thanos. Ale naprawdę był ciężki i naprawdę dziecko do 3 lat, jakby się tym bawiło, to spokojnie, czy szybę by wybiło przez przypadek, czy coś, czy krzywdę innemu dziecku zrobiło, czy to zęba wybiło, czy coś innego, więc nie polecam. Dobra, otwieramy. Mówię tylko o tym moim, właśnie tym Hulku, ale tak reszta to jest naprawdę raczej, zobaczymy jak będzie tutaj, ale raczej Thanos nie będzie aż taki ciężki. Może zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Czy coś tu jeszcze jest? No, jest takturka, jest plastik. Także są odpady organiczne, nieorganiczne. No, zobaczymy. Dobra, czy jest ciężki? No, to jest metalowy, więc trochę to jednak będzie ważyło. Ale chyba nie jest najgorzej. Chyba ten Hulk Ironmanowy jest cięższy. Tu wam pokażę figurkę z bliska. O. Thanos. No mordę to ma krzywą jak... Nie wiem jak... On ma mordę jak małpa. Jak to wygląda z tyłu. Spoko. Fajne malowania. Twarz trochę tak. Jak to widzę, w przybliżeniu nie wyszło, bo to jest dosyć duże przybliżenie, to co ja pokazuję do kamery. W tej kamerze to naprawdę wygląda dosyć tak pół na pół, jak Transformers trochę wygląda. No ale no zobaczymy. Nie wiem, ile to ma centymetrów. Zabawka kolekcjonerska. Okej, okay. A czyli jakieś inne wizyty. O kurwa. Kurde, nie mam linijki. Ale dobra, tak porównując, ja do palca może, o. Mój mały palec, Thanos. No, mniejszy jest. No, ale fajny. Jak ktoś lubi te figurki, no to polecam. Dla mnie spoko, można sobie pozbierać fajne rzeczy. Dobra, byłoby tyle. Ogarnę ten syf. I do zobaczenia w następnych filmach. Elo.